Zostałem zaproszony na imprezę. Abakabar. To jest moja chata. Tutaj dzisiaj będę kimał. Tak się zostaje gwiazdą w Indonezji, moi drodzy. Mordeczki, dla niektórych przykra, dla niektórych dobra wiadomość. Jutro z samego rana opuszczam Tajlandię, więc zawijam się pakować. No powiem wam, te 45 dni minęły niesamowicie szybko. 44 dokładnie, jutro będzie mijał 45 dzień w Tajlandii i jutro z samiutkiego rana mam wylot. To jest mój widok z balkonu. Idę się spakować, bo mam trochę za dużo rzeczy. Następne dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie, kilkanaście dni spędzę, słuchajcie, w Indonezji. W miejscu, w którym jeszcze nie byłem. To nie jest Bali, słuchajcie, ja nie jestem, czyli nie jestem fanem Bali. Byłem na Bali kilkukrotnie, jest ok, ale słuchajcie, chciałbym zobaczyć trochę bardziej dziką część tego kraju. Teoretycznie już po zachodzie, ale idziemy jeszcze ostatnie parę sekund złapać ładne widoczki na plaży w Tajlandii, bo no, opuszczam ten kraj. Ostatnie kilka sekund zachodu słońca w Tajlandii. Jeszcze spory przypływ. Ale jest pięknie. Właśnie się pakuję, zostawiam rzeczy. Krzyszkowi, żeby mi zabrał do Polski rękawice, ochraniacze. Cyk. Aparat. Szczękę. Muszę powiedzieć wam jedno. Klapki z Biedronki były git. Ale niezniszczalne klapki od Chińczyka. To jest, słuchajcie, najlepsza rzecz, jaką mogłem sobie wymarzyć. Zostawiam te biedronkowe pod drzwiami, jeśli ktoś weźmie. Jeżeli ten bagaż przejdzie jutro jako podręczny, to jestem, słuchajcie, mistrzem. Jest na styk. Tu jest treningówka. Tu jeszcze jest 1,5 kg yerby. Tu jest 0,5 kg yerby. Kubek od yerby. No waży strzelam. Jakieś 13 kg, a jeszcze ten drugi mały, który nie powinien być brany pod uwagę. Dobra, idę spać, moi drodzy, wstaję za 6 godzin. Dobrej nocy. No i witam serdecznie. 6 rano. Czekam na wariata. Już jedzie. Jestem na lotnisku, idę się odprawić, miejmy nadzieję, że ten bagaż przejdzie. Jak przejdzie, jak dostanę nalepkę, że wszystko gra, to już jest pięknie. Tak więc wchodzę i trzymajcie kciuki. Muszę wam powiedzieć, że ciężko było mi się wczoraj spakować, jak w pokoju oprócz moich rzeczy leżały rzeczy mojego ziomka, których było mnóstwo i tak jakby, wiecie, starałem się ogarniać, co jest moje, co nie jest moje, pakowałem wszystko, ale też były pewne rzeczy, których nie zabrałem. Nie zabrałem na przykład czapki, bo gdzieś tam była, że tak powiem, no zajechana, więc nie chciałem jej brać, tak. Były rzeczy, które zostawiałem Krzyśkowi, więc starałem się, wiecie, myśleć świadomie, że to zostawiam, tego nie potrzebuję, to zabierze Krzyk do Polski. No i co do wielkości bagażu, nie przyczepili się, no ale mogą się jeszcze przyczepić przy, że tak powiem, wchodzeniu do samolotu na pokład. Oby nie. Trzymajcie kciuki. A jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, za tasówkę zapłaciłem 400, ale gość się pomylił. Dałem mu 500,
a on mi wydał 600. Ja mu daję tą 500, ja mówię, nie no chłopie, ja zapłaciłem 500. Był taki nieogarnięty, że nawet nie widział, ile mi wydał pieniędzy, ile ja mu dałem. A... Słuchajcie, taksówka normalna kosztowała, jak pytałem wczoraj w hotelu, 800, a według aplikacji InDrive 400. Więc dwa razy tyle. A no i ciekawostka, ja mam dwa loty Air Asia, jeden mam domestic, drugi mam międzynarodowy, ale dali mi tylko i wyłącznie jeden boarding pass, tylko i wyłącznie dali mi, słuchajcie, ten na domestic, czyli najprawdopodobniej będę musiał wyjść z lotniska, wejść i jeszcze raz się odprawić. Pierwszy lot, luźna guma, lecimy do Bangkoku. Leciałem do Bangkoku na czas. Ogólnie nie wiem, dlaczego nie wydrukowali mi tego drugiego biletu, jak mam tą samą linią drugi lot. Nie wiem, wyjdę z lotniska i wejdę po prostu jeszcze raz. Wydawało mi się, że dziwnie na mnie patrzyli, jak wrzucałem tą moją wielką torbę do luku bagażowego i się nie chciała zmieścić, bo tak coś tam zaczepiło. Ale ważne, że już na miejscu. Jestem na terminalu lokalnym, czyli domestic, i muszę się przetransportować na międzynarodowy. Nie wiem, gdzie się znajduje, bo nie widzę, ale raczej zaraz się uda wszystko znaleźć. Ulubiony zestawik 7-Eleven, Coca Zero, Red Bull i tosty, mój ulubiony, słuchajcie, jeden ser szynka, a drugi z wieprzowiną i sosem, pastą chili tak zwany. Smacznego wam życzę, szybko się kieruję nas na międzynarodowy terminal i lecimy, mam za 2 godziny lot. Dobrze, że nie poleciałem tym późniejszym lotem do Bangkoku, bo miałbym mieć całą godzinkę. Nie byłem właśnie pewny, czy się uda na czas zrobić. A druga kwestia, jeszcze mam przed sobą jakieś 8 godzin podróży. Nawet nie, nawet 10. Trzymajcie kciuki. To ja już się chyba z 5 razy powiedziałem, trzymajcie kciuki. Jestem już po odprawie, wszystko w porządku. Czekam je. Jeden lot, 2-godzinny i później jakieś 5 godzin chyba autobusami. Podobno są tylko 3 autobusy w ciągu dnia chyba, czy no 3 autobusy w ciągu dnia, o 4, 6 i chyba 7. Obym zdążył, bo jeśli nie, to może być mała awaria, bo jestem umówiony tam na miejscu, żeby jutro jechać, słuchajcie, od razu do dżungli. O, płaczę jakichś dzieciach, w sensie nie płaczę, drze gębę. Będę się przejść, słuchajcie, wziąć jakieś snaki na podróż, przekąseczki i lecimy, bo nie wiem, o której dzisiaj będę na miejscu. Lecimy, wariaty, do Indonezji. Pierwszy raz od 2020 roku. No i wszedłem. Nikt się o bagaż nie zesrał, a uwierzcie mi, że jest ciężki. Strzelam, że tam z 14 kilo to jest na pewno w jednym plecaku, bo mówię, przy treningówka. A same yerby, słuchajcie, 2,5 kg. Tak więc poszło. Najważniejsze, lecimy pomału. Fajnie, w końcu miejsce, którego nie widziałem. Nie wiem jeszcze, jak dostanę się do docelowej miejscowości, ale będzie spoko. Wszystko powinno pójść sprawnie. To nie jest, słuchajcie, jakaś też... nie jest jakieś wielkie lotnisko, żeby tam też były jakieś kolejki. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku, że odprawię się tam na miejscu już szybko, ogarnę wizę. 30 chyba 2 dolary kosztuje, kiedyś chyba nie było w ogóle opłaty za wizę, teraz jest. A można płacić kartą, więc spoko. No i co, lecimy. Jestem jedynym turystą na pokładzie. Lądujemy w Indonezji, moi drodzy.
jakieś pola uprawne i gęsta dżungla. I o to tu chodziło. No i jesteśmy na lotnisku, moi drodzy, Medan, Indonezja. Tutaj trzeba się przestawić, że zamiast Kopungkap mówi się Terima Kasih, a nie Kopungkap. Trzeba sobie przypomnieć indonezyjskie zwroty. Idę jak najszybciej po wizę i próbuję ogarnąć transport, bo jeszcze trochę mam do przejechania, a już jest godzina 15. Witamy, moi drodzy, w Indonezji. O, chyba jakaś pielgrzymka przyjechała. Oby nie było kolejki. A flaga taka niemalże jak nasza. Tylko obrócili sobie do góry nogami. Okazało się, że nie można płacić kartą. A na Bali podobno można. Bardzo sprawnie wszystko. 30 albo 32 dolary, 32 euro, przepraszam, za wizę, albo 35 dolarów. Byłem jedynym turystą czekającym w kolejce, więc i do wizy poszło w sekundę, i do... Czekajcie. Sorry, ale muszę się wrócić, jakieś wypełnić dokumenty online. Kurczę. Nie ogarnąłem tego wcześniej. Dałem dupę. Wyciągam 3 miliony rupii z bankomatu. Nie da się, maksimum 2500. 2 miliony 500 tysięcy. Chciałem 3 banki wziąć sobie. Patrzcie, jak to wygląda. Dawać siano, wariaty. Dawać mi te miliony. Milioner z ulicy. To, co chciałem wam powiedzieć, to albo 35 dolarów w dolarach, albo 32 w euro za wizę. Kiedyś nie trzeba było, teraz trzeba. Jeżeli nie macie wyliczonej kwoty, no to dadzą wam resztę w rupiach. O, taki nie najlepszy kurs, ale do, że tak powiem, ogarnięcia. Idę szukać, moi drodzy, autobusów. Z tego, co wyczytałem w internecie, powinny tu jeździć jakieś różowe autobusy, które zabiorą mnie do miejscowości Binjai. Nie mam pojęcia, gdzie one mogą znajdować. Tam jest coś napisane bus, ale czy to ten, którego szukam, nie wiem. Trochę się nachodzę, oby dzisiaj tylko dojechać tam, gdzie jest planowane. Bastu Bukit Lawang. Bastu Bukit Lawang. Bastu Bukit Lawang naik bas pembangunan semesta. Just ride to Bukit Lawang to the University Development Bus. Okay. Okay, when I go to Binjai and then... Yeah. Binjai. Yeah. Terima kasih. From here to Binjai. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih banyak. Wjeżdżamy, moi drodzy. Dobra, wszystko jest wyjaśnione. Jedziemy najpierw tym autobusem pierwszym do miejscowości Binjai. To jest około 2 godzin, jakieś 60-70 km. Autobus musi być pełny, żebyśmy wyruszyli. Turystów nie ma, są tylko i wyłącznie lokalni, którzy jadą tym autobusem. Jest godzina 15:26. No, pewnie dojedziemy na około godzinę 18. Najprawdopodobniej ostatni autobus jest w godzinach 18:30. 19 do kolejnej miejscowości Bukit Lawang. Miejmy nadzieję, że uda się zrobić to wszystko na czas. Tak jak mówiłem, moi znajomi przyjeżdżają również w to samo miejsce, ale mają busa na 8 osób wykupionego, więc jakby nie mam jak się z nimi po prostu zabrać. Już tam się spotkamy na miejscu. Cieszy mnie fakt bycia w miejscu, gdzie nie ma turystów. Teraz po Tajlandii to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Sami lokalni, w ogóle wiecie, przyjeżdżam na to lotnisko, jedyny turysta w samolocie, jedyny turysta na tym imigracyjnym. Bardzo fajne uczucie.
Ja nie mówię, że tutaj nie przyjeżdżają ludzie. Ogólnie jak ktoś jedzie do Indonezji, słuchajcie, to jedzie głównie na Bali, jedzie na takie najbardziej popularne miejscóweczki. Tutaj też turyści jeżdżą. Ja zawsze stawiałem Sumatrę bardzo wysoko na mojej liście i zawsze mówiłem, według mnie Indonezja jest bardziej atrakcyjna jak Tajlandia. Ma niesamowitą, słuchajcie, wodę, jeżeli chodzi o jakieś ładne ujęcia, o nurkowanie, pływanie, o zwierzęta, słuchajcie, są orangutany. To jest bardzo ważna rzecz. Są nosacze na Borneo, słuchajcie, są nosorożce, więc naprawdę tutaj te wyspy Sumatra, Borneo, słuchajcie, jest niesamowita kultura, między innymi Celebes. Polecam wam wszystkim zobaczenie sobie Indonezji, nie tylko Bali. Ja, słuchajcie, już byłem na kilku wyspach w tym kraju. Byłem właśnie na Bali, byłem na Jawie, byłem na Gili, byłem na Lomboku i byłem na Timorze 5. Teraz jest szósty, moi drodzy, czyli Sumatra. Jaram się. Kupiłem bilet do miejscowości Binjai. Enampulu Ribu Rupia, słuchajcie, 60 tysięcy rupia, czyli to jest 17 zł na dzień dzisiejszy, 2 godziny trasy, za chwilę pewnie startujemy, mała obsówka. Ten autobus mnie średnio interesuje, bo wiedziałem, że jest regularnie, bardziej interesował mnie ten drugi, aby po prostu na niego zdążyć. W internecie piszą, że fajnie być przed godziną 4.30 na miejscu, no ja będę około godziny 6.30 na miejscu. Ale o 7 podobno jest ostatni autobus. Tak więc oby tak było. Pomalutku opuszczamy lotnisko. Same nowe fury w tej Indonezji, zobaczcie, czy nowe. No takie nie najstarsze bym powiedział. Tutaj są jakieś brameczki i miejmy nadzieję, że bez korków dojedziemy do Binjai. Minęła godzina 10 od wyjazdu z lotniska, a powiem wam, no ledwo jakieś 30 km zrobiliśmy. No są korki. Jesteśmy teraz na światłach. Chciałem wam pokazać sprzedawców lokalnych, ale gdzieś się zawinęli. Tutaj przez o wiele większy chaos na drodze jak w Tajlandii. Zdecydowanie. Tutaj się już jeździ tak kto jak chce, z tego co widzę. Każdy tutaj gdzieś pod prąd. Tutaj, o, pani, zobaczcie, coś tam sprzedaje, strzelam, że to jakaś może świńska skórka, ale zapomniałem, że jesteśmy, słuchajcie, w kraju muzułmańskim. Jest to jakieś chrupki, może z jakiegoś seafoodu albo z jakiejś ciecierzycy zrobione. Ciężko mi teraz powiedzieć, bo nie wiem. A od razu powiedziałem, że ta świńska skórka, no bo ogólnie w Tajlandii takie się jada. Są bardzo tanie, bardzo popularne, wszędzie dodawane do zupy na przykład, albo do posiłków. Kompletnie wleciało mi z bani, że jesteśmy w kraju muzułmańskim, więc nie mam tutaj nic, co jest ze świnką miałoby wspólnego. Słuchajcie, już jestem na nogach 12 godzin. Po 5 się wstałem, więc jeszcze tylko około 4 będziemy na miejscu, 4-5. Godzina 40, no godzina 40 już, zrobiliśmy 47 km. To jest lotnisko, a ja mam tutaj dojechać, tutaj, a później tutaj. Trzyma kasy, trzyma kasy baniak. Słuchajcie, jeszcze teraz muszę takim wariatem pojechać. Za parę złociszy i jedziemy. Słuchajcie, nie policzę dobrze pieniędzy, ale tu płacę, zaraz wam powiem ile, ale jajca. Taki tuk-tuk. Hehe, wariat. Tylko dojechałem, już jest na
Bukit Lawang, słuchajcie, pięknie, Bukit Lawang, trzymaj. Słuchajcie, to jest, super, słuchajcie, szykuj, jedziemy dalej w trasę, nawet nie zdążyłem, słuchajcie, zjeść, ale mówi do mnie, tylko siku, słuchajcie, hehe, wariat. Prosto z kuchni, moi drodzy. 15 koła. No jest, moi drodzy, nasi goreng, żartuję, to jest, moi drodzy, mi goreng. Czyli makaron smażony, jajeczko na górę i zaraz lecimy, dlatego mówiłem nasi goreng, bo kiedyś tak z bazą śpiewaliśmy, pozdrawiam serdecznie. This is my indomie goreng, no nasi goreng. No nasi goreng, jest mi goreng. Mi goreng. Mi goreng, jest. Już siedzę w autobusie, powiedzieli mi, że jest to ostatnie niby w dniu dzisiejszym, nie wiem ile w tym prawdy, ale według internetu to faktycznie między 6.30 a 7.30 jedzie ostatni bus i nie ma, że tak powiem, określonego czasu, po prostu zapełnia się i jedzie. Tak więc zostało mi jakieś 60 km do przejechania, 2,5 godziny, jesteśmy niemalże pełni. Słuchajcie, jestem strasznie spocony, mnóstwo komarów tutaj lata. Trzeba będzie uważać, żeby nie dostać dengi po raz kolejny. No i lecimy do Bukit Lawang. Afera, jadą za nami. Dojechałem, nie zdążyłem nawet nic nagrać. Za dobrą sprawę, tylko jechałem sam w busiku. Przyjechał po mnie gościu na motorku z karteczką. Show me the name. On the paper. You have the. Patrzcie. Przyjeżdża z taką karteczką, no zobaczcie. Stoi na stole. To Przywarski. Wariat, nie spodziewałem się w ogóle. This way? Yeah. Słuchajcie, no i idziemy. Ale jajca. Wooo! O człowieku, ja tam nie przejdę. Czekajcie, schowam telefon. Słuchajcie, kozackie odgłosy dżungli. Nieźle. To jest moja chata. Tutaj dzisiaj będę kimał. Ja nie wiem, czy jeszcze tu nie zaszyję, aby dokończyć moją książkę. Tutaj będzie, powiem wam, nieźle. Taka świesta szkolna. Idę zobaczyć. Zostałem zaproszony na imprezę. Mamy te brawa, słuchajcie. Wszyscy nagrywają telefony. Tak? Sasaran atau tujuan kalian di kegiatan esok hari. Giving the new experience with all the student here. If you don't mind, please welcome Mr. Peter. Okay. Attention, apa kabar? Baik, baiklah. Apa kabar di sana? Saya juga ini speaker and I hope you will focus on that because it's really important for you guys, especially if you live in this region where lots of tourists come to visit. Thank you so much for the invitation, guys. Okay, thank you so much, Mr. Porter. Can I translate it to my students? Okay, jadi tak się zostaje gwiazdą w Indonezji, moi drodzy. O, zobaczcie, to jeszcze sobie mogę wziąć nasi champur. A sam se mam wziąć. A pani w ogóle samemu se mam wziąć ryżu. Tu se wezmę. Dobra. Starczy. No. Zobaczcie, sobie mogę wybrać samemu, co chcę. No tak wygląda jedzenie za
dolara. Smacznego, że knajpka. Jeszcze czekamy na herbatkę. I zaraz do spania. Mordeczki. Wróciłem na chatę. I do spania. Muszę jeszcze wziąć prysznic w jakiejś pewnie beczce. Od jutra zaczynamy trip. Trzy noce w dżungli, słuchajcie. Cztery pełne dni, z tego powstaje najprawdopodobniej dwa materiały. Możemy nie być na Instagramie i na YouTubku. Mogę być, że tak powiem, mniej aktywny, bo wychodzimy do lasu. Pozdrawiam was serdecznie. Dobrej nocy. Do zobaczyska. Elo. Some troubles that every